góry, potrzebujemy góry. Te metody może to nie są stare, bo to metody, które sprawdzają się przede wszystkim. Kondycję wyrabiam w górach, ogólną rozgrywkę na siłowni, potem sparingi, potem pracę na przyrządach. W taki sposób podchodzę. Ktoś może robi to inaczej, tak? Wiele osób robi to wręcz tymi swoimi metodami, po których idą przerwy w boksowaniu, tak? Czyli dyskwalifikacje, tak? Natomiast ja wolę takie rzeczy robić. To jest sprawdzone. Ciężkie jak zawsze, u trenera Fedora Łapina nie ma miękkiej gry. Skupiliśmy się w szczególności teraz na tym obozie, na biegach, tak? Jest Fedor Czerkaszyn, młody zawodnik, my razem akurat z Fedorem biegamy jak najwięcej, tak? Wspólnie, fajnie, bo narzuca tempo, a przy okazji dla mnie to jest taka sportowa rywalizacja. Widzisz, że on cię dogania albo ty go doganiasz. Coś, co zaowocuje, zaprocentuje właśnie w walce. To jest mój trzeci letni obóz w Zakopanem. Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość rozwijać się. Jeszcze dwie godzinki będziemy na miejscu. I w domu. Paka. W górach zawsze to jest pięknie. Taki okres przygotowania fizycznej. Nabieramy, można powiedzieć, takiej mocy na następne pół roku. Trzy, dwa, trzy. Jest. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to, chłopaki, zrobiliśmy to. Obóz super. Fajna atmosfera. Wszyscy się trzymamy razem fajnie, bo jest naprawdę super atmosfera. Wszyscy razem, tak jesteśmy taką małą rodzinką. Z jednym ojcem, czyli bez matki. Lenisku, kochany mój przyjaciel, mogę cię przeprosić. Dobra, fajnie. Fedor Łapin jest naszym, mało tego, że trenerem, to jest naszym takim, można powiedzieć, ojcem, tak? Cichutko przyszedł trener. Powiedzcie teraz co o trenerze powiedzieć. No teraz to. Zaczynajcie. No Marek, dawaj. Co powiedziałeś o trenerze? Marek, za trener przyjdzie. Że to jego technika, tak? No to, to ja potrafię, nie? Pokażę się. Co tam boisz się ten, na tą świnicę iść, tak? Damian, dobra, się powiem, ty też powiedz. No. No ty obronie, kurde, że wolisz swoją. Ale przyjąć. Tak jak trener pokazuje, to nic za brakiem nie wychodzi. Trener mówi, że lepiej ten, jeden zadać i zero przyjąć, niż dziewięć przyjąć i dziesięć oddać. Gdzie te emocje? Nikt nie potrafi tak się uśmiechać pod kamerę jak Damian. Dziękuję, trenerze. To chyba komplement. Tak. Będzie setka. Pa. Można setkę przed wejściem do sauny? Można. To jest metoda Zyśka na relaks. Seteczka i saunereczka. Bardzo lubię takie zgrupowanie, które pozwalają być blisko chłopaków, tak? Widzę ich na posiłkach, widzę ich w przerwach, na kawie, widzę ich na treningu, widzę ich po treningu, widzę ich przygotowanie do treningu. Można ich, przeważnie tych młodszych chłopaków, nauczyć, tak? Nauczyć, że nie zawsze praca na sali to jest wszystkim, tak? Bo wiele znaczy regeneracja, wiele znaczy co się dzieje poza salą. Z kartą do mnie po 250 zł wyleżę? Jak się tam? 210. To dzisiaj rabacik, 200 zł. Zapraszam pana. Po kolejny. Widzisz? Nie ukrywam, że początki były ciężkie, bo trzeba było wszystkich uczyć, nie? Ale z latami ci starsi, co się nauczyli, po prostu przekazywali też tym młodszym. Jeszcze raz powtórzę, boks to nie tylko trening, nie tylko
bójkę w ringu, tak, tylko, nie tylko praca nad techniką, to jest styl życia. Innej drogi, myślę, że do sukcesu, a w naszej grupie sukces to jest zdobycie tytułu mistrza świata przede wszystkim. Innej drogi po prostu uważam, że nie ma. Znaczy, gdzie masz podródkowy na Damiana, który siedzi na przedniej nodze? Okej. Okay. Nie ma co fajnie w linii. Co ty czekasz, kiedy on cię uderzy? Damian, ten balans, on ma sens, kiedy ty nóżkami jeszcze zachodzisz w prawo, zachodzisz w lewo. Bo ty stoisz w miejscu i robisz w prawo, w lewo te rotacje, nie? I on cię w końcu zaczyna łapać. Ładnie, panowie, ostatnia runda. Dawaj, Przemo! No i co, Przemo? Tu wszystko fajnie było i kurwa przyjąłeś prawie się. A dlaczego? Bo wyprostowałeś. Tak, zobacz. A jakbyś nisko na nogę, było dużo lepiej. To kończy. Damian, Przemek, jak usłyszycie następnym razem tą piosenkę, w towarzystwie to jest moja piosenka, nie? Ja przedtem będę wchodził. A zapytałem się dlaczego, bo taką mam obronę. Te obozy się różnią od zwykłego przygotowania na salę tym, że to naprawdę jest taka szkoła życia, to też szkoła charakterów. Chłopaki zdobywali mistrzostwa świata, więc to się sprawdza. Uwielbiam zakapaną, uwielbiam robienie formy. Tak? W taki sposób jest to cięższe, ale to zdaje egzamin. Na obozie przede wszystkim skupiamy się na techniką. Trener pokazuje mi tu parę nowych sztuczek i cały czas szlifujemy też formę, siłę, szybkość. Nie mnie tu oceniać, jaki jestem, ale no daję siebie wszystko. Wiem, po co tu jestem, wiem, po co trenuję boks. Wiem, co chcę w życiu osiągnąć i idziemy po swoje. Gdzieś tam, wiadomo, błędy się popełnia, no ale tak jak mówię, nawet mistrzowie gdzieś tam jakieś błędy robią. Dla mnie boks jest całym moim życiem. To jest spełnienie moich ambicji. I uczy mnie bardzo dużo rzeczy, tak, dyscypliny i wszystkiego innego. Przede mną walka o Mistrzostwo Świata, zdobędę ten pas dla Polski, dla kibiców, dla Polaków, dla siebie, dla rodziny. Kochani, jesteśmy po praktycznie na końcu trzeciego obozu letniego na Salowy Dwór Knockout Boxing Camp, więc tradycyjnie kończymy go spotkaniem z fankami, z fanami. Będzie się działo. Dużo razy byłem na różnych obozach, ale takie warunki, jak zapewnia nam Salowy Dwór, to jeszcze na swoje oczy chyba nie widziałem.